8 marca to data szczególna dla wszystkich pań. W tym dniu obowiązkowo każdej kobiecie należy się piękny kwiat. Nie można również zapomnieć o złożeniu życzeń. I w tym dniu szczególnie powinni o tym pamiętać mężczyźni. I tak się stało, a to za sprawą pomysłowości naszego pana burmistrza. Przede wszystkim dzień dobry paniom. No jest mi niezmiernie miło, szalenie radośnie na sercu, że w tym święcie, w tym dniu jest nas tak wiele, jest pań tak wiele i proszę przyjąć od nas, ode mnie, od radnych, od tej części brzydszej kilka naszych takich słownych, muzycznych upominków, bo chcielibyśmy, żebyśmy wspólnie się dołączyli do waszego święta, żebyśmy wspólnie tu te parę chwil razem wspólnie, mile spędzili. 6:00, gimnastyka poranna, 6:30, piosenki żołnierskie, 7:00, 8:04, jakaś płyta, 8:09, ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest on. 1:00, 7:00, 3:00, 5:00, ktoś mi wszystko dziś poglądał, ale jedno wiem. I tęskno do mnie już, zaraz wezmę odszewa, a konto kupię w jej bukieci róż. Potem wino kupię i spadzę księżycową jasną noc. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli, we'll be right back.
zakończeniu koncertu pan burmistrz z radnymi wręczyli paniom piękne czerwone róże. W tym roku gościem specjalnym obchodów Dnia Kobiet był znany przede wszystkim z serialu M jak Miłość aktor filmowy i teatralny Robert Moskwa. Pan Robert opowiedział nam o kulisach serialu oraz o relacjach damsko-męskich. Wiadomo, że dla pań bardzo duże znaczenie ma dbanie o urodę i w trakcie uroczystości mogły skorzystać z oferty salonu kosmetycznego. Dzień dobry. Chciałam wszystkim paniom złożyć szczególne życzenia z okazji Dnia Kobiet, pomyślności. Salon kosmetyczny przygotował dzisiaj dla pań masaż, manikir z malowaniem paznokci, makijaż, różne porady, przybliżenie naszych zabiegów, jakie wykonujemy w naszym salonie. Panie zaproszone również zostały na kawę, herbatę i pyszne słodkości. Wojewódzki Dzień Kobiet myślę, że jest zawsze taki szczególny i wyjątkowy z tego powodu, że oprócz kwiatów, słodkości, czy tak jak dzisiaj niespodzianki w postaci spotkania z panem Robertem Moskwą, panie dostają taki wyjątkowy prezent od radnych i burmistrza, którzy pokonując tremę, jednak i własne słabości wokalne, przygotowują dla nas taki mini koncert. Myślę, że się to bardzo paniom podoba i nikt inny tutaj takiego czegoś nie robi, więc jesteśmy jedyni, możemy się poczuć wyjątkowo i uważam, że należą się panom wielkie brawa i gratulacje za odwagę i za pokazanie się właśnie z tej zupełnie innej strony. Jak spędziła pani czas na Dniu Kobiet zorganizowanym przez pana burmistrza? Bardzo miło było, sympatycznie. A co się pani szczególnie podobało? Jak panowie radni śpiewali z panem burmistrzem. Co my kobiety możemy sobie życzyć w dniu naszego święta? No akurat ja w dniu święta kobiet, ponieważ jestem już na emeryturze i muszę powiedzieć, życzyłabym sobie więcej wyjazdów, zwiedzania. No co prawda jeżdżę też troszeczkę, już pojeździłam, ale w dalszym ciągu. Zdrowia, no i przede wszystkim spełnienia naszych marzeń. Piosenka wyszła rewelacyjnie. Czy odkrył pan dzisiaj w sobie talent wokalny? Czy odkryłem talent wokalny? Sam nie wiem, to już ocena tylko naszych pięknych kobiet, które dzisiaj oceniały mnie. Myślę, że skromnie mówię, powiem, że wyszło mi, zazwyczaj czuję się luźno, jeżeli już coś robię, to robię to na wesoło, także dziękuję wszystkim paniom za tak gromkie brawa, jakie otrzymałem. Jak pani spędziła czas na Dniu Kobiet zorganizowanym przez pana burmistrza? Było bardzo przyjemnie, uważam, że organizacja była bardzo dobra, wszyscy się bardzo dobrze bawili, tego dobrze za dużo, ale uważam, że jestem tu pierwszy raz w ogóle z tej okazji. Posłyszałam, że wcześniej były robione tego typu imprezy. Ja jestem tu pierwszy raz i jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się podobało. Zaraz